Byłam szczęśliwa przez 6 lat. Było to w moim rodzinnym miasteczku Koninie, gdzie mieszkał ród Leszczyńskich i ród Eisenów. Mój ojciec, Majer Juda Eisen, był adwokatem. Pamiętam sprzed wojny uroczystości rodzinne, szabaty u babci Ruzi, czarodziejski grający nocnik. Szczęśliwe 6 lat. Protokół numer 2 z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej w Koninie, odbytego w dniu 19 kwietnia 1939 roku. Punkt 9. Wolne wnioski. Radny Adamkiewicz zapytuje, jak będzie rozwiązana sprawa zabezpieczeń mieszkań ludzi biednych, którzy nie mają pieniędzy na kupno zasłon i na uszczelnienie mieszkań. Przewodniczący odpowiedział, że dla tych osób, które nie będą mogły zabezpieczyć mieszkań, na wypadek ataku gazowego będą przeznaczone odpowiednie lokale, gdzie ludność ubogą pomieści. Radny Dybczak poruszył sprawę schronu dla dzieci w szkołach powszechnych numer 1 i 2. Głos Koniński numer 32, 5 sierpnia 1939 rok. Planowana obrona przed gazami. Tymczasem czasy są tego rodzaju, że bez względu na bieżące wypadki każdy z nas musi mieć maskę, a przynajmniej maseczkę zastępczą. Zaskoczenie to potężna broń przeciwnika, nie wolno więc dać się zaskoczyć. Protokół numer 3 z posiedzenia Rady Miejskiej w Koninie. Nawiązując do oświadczenia przewodniczącego o nałożeniu na właścicieli nieruchomości świadczeń na zakup sprzętu przeciwlotniczego, radny Stasiński stwierdza, że stan materialny miejscowego społeczeństwa jest bardzo ciężki i proponuje świadczenia te rozłożyć na raty. Symptomatycznym wydarzeniem był 15 sierpnia 1939 roku. To jest, jak to wówczas przed wojną nazywano, święto żołnierzy, tak? Czyli no, dzisiaj święto wojska, byśmy powiedzieli. I faktycznie wtedy w Koninie zorganizowano bardzo dużą taką dzieci imprezę, tak? Ponieważ zaproszono tutaj żołnierzy 68. Pułku Piechoty. Wówczas 15 sierpnia było to połączone z wręczeniem temu Wrzesińskiemu, tak, bo czasami określano go stacjonowo Wrzesi, pułkowi piechoty 68. Pułków Piechoty, 8 karabinów maszynowych zakupionych ze składek FON-u, no tutaj na zebranych jak gdyby w obszarze ówczesnego powiatu Konińskiego. No to była mniej więcej równowartość, bo nie wiem do końca, tego niestety niezbyt precyzyjnie zapisano, czy to były karabiny maszynowe z pełnym oporządzeniem, wyposażeniem, czy też po prostu same karabiny. No jeżeli, ale w każdym razie to była gdzieś suma wartość czy tego daru mieszkańców powiatu, około 40 tysięcy, co najmniej około 40 tysięcy ówczesnych złotych. Głos Koniński, numer 34, 19 sierpnia 1939, powiat Koniński Armii. Całe miasto przybrane było kwieciem, zielenią i barwami narodowymi. Szczególnie Plac Wolności w Koninie już w przeddzień uroczystości przybrał niepamiętny w dziejach miasta wygląd. Pułkownik Nykulak z Wrześni w żołnierskich słowach podziękował ludności całego powiatu konińskiego za tak hojny dar. Wśród nieprzeliczonych tłumów publiczności odbyła się wspaniała defilada wojskowa i różnych organizacji i związków. Głos Koniński, numer 35, 26 sierpnia 1939. To następny. W dniu 15 sierpnia łącznie z 8 ciężkimi karabinami maszynowymi wręczone zostały Wrzesińskiemu Pułkowi Piechoty 25 czapek polowych, ofiarowanych przez jedyną w mieście wytwórnię czapek S. Walczak. Firma ta zasługuje na specjalne wyróżnienie, gdyż niezależnie od własnego materiału na czapki ofiarowała własną pracę. Głos Koniński numer 33, 11 sierpnia 1939. Wielkie czasy i małe obowiązki. Nie wiemy, kiedy wojna wybuchnie, ale to wiedzieć powinniśmy, żołnierz polski ma dostać konia z rąk brata rolnika w stanie zdrowym. W
Wśród młodzieży wiejskiej są dość rozpowszechnione rowery. Młodzież powinna dbać pilnie, by ten sprzęt utrzymać stale i w należytym porządku. Nie są to sprawy błahe. Wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby tak się złożyło, że większość sprzętu, jaki został oddany wojsku do użytku, była w stanie niezdatnym do pracy i działania. Broń, konie, wozy, samochody, rowery. W takich warunkach o wygranej wojnie nawet mowy być nie może. Klęska oczywista. Na terenie powiatu konińskiego budowano umocnienia obronne. Organizacje paramilitarne postawione zostały w stan pogotowia i wyznaczono im zadania na wypadek wojny. Psychozę wojenną podniecały dalsze powoływanie rezerwistów. Częste były w tym czasie pożegnania kogoś z rodziny lub znajomych. Mimo tej psychozy wojennej prawie wszyscy mieliśmy nadzieję skrytą w głębi serca, że jednak nie dojdzie do wybuchu wojny. Jechałem pociągiem przez Niemcy i mówię rodzicom, że nie podoba mi się widok tylu niemieckich żołnierzy na granicy. Że pewnie wkroczą lada chwila, a oni na to, żebym nie robił paniki, bo Niemcy mają układ pokojowy z Polską i nie będzie żadnej wojny. 31 sierpnia 1939 roku. Cały dzień w wielkim napięciu słuchamy radia. Żydowskie rodziny zbierają się koło odbiorników razem z sąsiadami, którzy nie mają własnych. Słuchają, jak zbliża się nasze nieszczęście. Jesteśmy tak niedaleko od niemieckiej granicy. Sytuacja w Koninie nie różniła się wiele od tych, które były udziałem ludności w innych polskich miastach, wsiach, miasteczkach, wioskach. Ludność do końca nie dowierzała, że wojna wybuchnie. Natomiast już 1 września okazało się, że jednak konflikt wybuchł, ale jeszcze była nadzieja, że szybko zgaśnie. Niestety 3, 4, 5 września pojawiają się nad Koninem pierwsze niemieckie samoloty, które bombardują dworzec kolejowy, zrzucają bomby na okoliczne miejscowości, na sam Konin, giną ludzie i wtedy mieszkańcy wiedzą, że to już nie są przelewki, że wojna faktycznie wybuchła i może ich dosięgnąć. O wybuchu wojny ludność cywilna dowiedziała się oficjalnie dopiero około godziny 11 z przemówienia radiowego prezydenta Mościckiego. Leśniczy z Kazimierza Biskupiego specjalnie konno dotarł do Konina, by powiadomić władze miejscowe, że w lasach słychać echo ciągłych dalekich huków. Obrona przeciwlotnicza rozpoczęła swoją działalność. Drużyny harcerskie objęły służbę. Lotnictwo niemieckie dokonało nie tylko bombardowania dworca kolejowego, ale i samego miasta, położonego około 4 km od dworca. Chociaż bomby nie uszkodziły mostu na Warcie, zniszczyły jednak część gmachu starostwa powiatowego i niektóre domy mieszkalne. Miałem kartę mobilizacyjną i zgłosiłem się do rejestracji w miejscowej jednostce piechoty. Po rejestracji kazali czekać i zgłosić się później. Armia niemiecka zbliżyła się bardzo szybko. Pierwsza bomba spadła na Glinkę. Uderzyła w mały, nieużywany budynek. Kilka bomb spadło na Konin. W mieście wybuchła panika. Byłem w gospodarstwie, gdzie jeden z siostrzeńców, szukając schronienia, złamał sobie w biegu nogę. Razem z jego matką, a moją siostrą, Ruśką, zabraliśmy go prosto do szpitala. Tam już zobaczyłem rannych z nalotu. Nerwy mieliśmy napięte do ostatniej granicy. Myśleliśmy tylko o jednym, że po bombardowaniu będzie atak gazowy. Więc wszyscy siedzieli z chusteczkami przytkniętymi do twarzy. Wojsko polskie za udowodnione szpiegostwo rozstrzelało w Brzeźnie w przydrożnym lesie 5 miejscowych Niemców, w tym piekarza z Konina Erwina Poleja. Wieczorem słychać było szum motorów i turkot pojazdów ciągnących nieprzerwanie w kierunku Warszawy kolumn wojskowych. W nocy z 9 na 10 września 1939 roku wycofujące się polskie jednostki wojskowe wysadziły most na Warcie, przerywając komunikację. W przypadku Konina miało miejsce w 1939 roku pewne wydarzenie, które było dość jednostkowe. 5 września rozpoczyna się ewakuacja urzędów i pracowników z terenu miasta. No i powstaje nieco dziwna sytuacja, ponieważ brakło już, nie ma już polskiej administracji. Nie ma także Niemców. I w tej sytuacji grupa miejscowych obywateli, mieszkańców Konina, tych, którzy nie ewakuowali się. Ci mieszkańcy Konina wcześniej doszli do wniosku, że
trzeba. Trochę na wzór tego, co było w 14 roku, tak jak była odległa epoka, tak? No, powołać jakiś twór, który nazwano Komitetem Obywatelskim, który po prostu no, przejmie władzę w mieście, nie w celu samego przejęcia władzy, ale zorganizowania pewnych służb, podjęcia pewnych działań, które no, zapewnią aprowizację mieszkańcom, zapewnią zaopatrzenie dla właśnie chociażby tego szpitala, zapewnią porządek i takie bezpieczeństwo publiczne. Protokół z posiedzenia Komitetu Obywatelskiego odbytego w dniu 11 września 1939 roku. Postanowiono upoważnić komisję aprowizacyjną do zbadania zapasów soli w hurtowni i zarezerwować pewną ilość soli dla mieszkańców miasta. Przydzielać szpitalowi powiatowemu w Koninie codziennie pewną ilość artykułów żywnościowych dla potrzeb chorych znajdujących się w szpitalu. Przywieźć do elektrowni miejskiej znajdującą się na dworcu benzynę i oliwę. Niemcy wkroczyli do Konina dopiero 14 września i zaraz zorganizowali niektóre urzędy, a przede wszystkim żandarmerię i tak zwaną Hilfspolizei. Przypełniano sobie wszystkie niesnaski i spory sąsiedzkie, jakie miały miejsce pomiędzy Polakami i miejscowymi Niemcami. Rozpoczęły się denuncjacje, aresztowania i samosądy. Kiedy w 1939 przyszli Niemcy, starsze pokolenie sądziło, że to ci sami Niemcy, którzy przyszli w pierwszej wojnie. Ojciec powiedział, żebym o nic się nie martwił. W kilka godzin po wkroczeniu do miasta uzbrojeni żołnierze wdarli się do synagogi i brutalnie wypędzili ludzi świętujących Rosh Hashanah. Słyszę tak jak dziś wyraźne głosy Niemców krzyczących „Wynocha brudne żydowskie psy!”. Jako wspólnota Żydzi w Koninie modlili się po raz ostatni. Dnia 22 września 1939 roku, w dzień targowy, niemieckie władze wojskowe podały do wiadomości, że za napad na żołnierza niemieckiego zostaną rozstrzelani w publicznej egzekucji dwaj zakładnicy. Zatrzymano najpierw kilkadziesiąt osób, którym polecono zamieść i uporządkować rynek, Plac Wolności, a następnie wobec zgromadzonego tłumu ludzi, których mogło być około 300 osób, wyprowadzono z ratusza, gdzie znajdował się areszt dwóch zakładników. Pierwsze, co zrobili Niemcy, aresztowali kilkorga ze społeczności żydowskiej, kilkorga ze społeczności polskiej. I taka też była taktyka Niemców. Zastraszyć, steroryzować, dla przykładu zamordować. I tak też stało się z Mordkę Słodkim, z żydowskim kupcem i z polskim restauratorem Aleksandrem Kurowskim. Rozstrzelano ich pod ścianą domu Zemełki. I jak opowiadała pani Kozłowiczowa, która nie żyję już od 2 lat, ale zdążyłem z nią o tej sytuacji rozmawiać. Była świadkiem jako kilkuletnia dziewczynka, ponieważ Niemcy spędzili mieszkańców miasta, żeby patrzyli na to i widzieli, co może grozić za niesubordynację, czy za to, że się nie poddadzą. Aleksander Kurowski i Mordkę Słodki zostali ustawieni pod ścianą. Chciano im zawiązać oczy. Mordkę z racji tego, że był już starszym, ponad 70-letnim człowiekiem, był naprawdę zestresowany, wystraszony, ale Kurowski powiedział, że on nie chce opaski na oczy, chce patrzeć swoim mordercom w twarz. O 9 rano otworzyły się drzwi do celi. Skazańców zaprowadzono do głównego biura administracyjnego na parterze. Wmaszerował oddział wojska w pełnym rysunku. Rabinowi Lipszycowi kazano im towarzyszyć i odmówić za współwyznawcę ostatniej modlitwy. Zemdlał i poszli bez niego. W egzekucji brał udział miejscowy wikary ksiądz Zwierz, który mimo różnicy wyznań udzielił obu ofiarom egzekucji błogosławieństwa. Kiedy jeszcze chłopcem chce się widzieć, ile się da. Byłem wścibski. Spiąłem się na pompę od studni, żeby mieć lepszy widok nad głowami dorosłych. Słyszałem, jak skazańcy pod eskortą zbliżają się małą uliczką wzdłuż lodziarni Barucha Migdała. Na plakatach nie było nazwisk. Obok mnie stał syn Kurowskiego. Nie wiedział, że to jego ojciec ma zostać stracony. Dopóki nie zobaczył, jak wchodzi na plac. Na widok ojca zaczął strasznie krzyczeć. Dawno, dawno temu, w miasteczku nad Wartą, mieszkała mała dziewczynka. Była bardzo szczęśliwa. Miała młodych i pięknych rodziców. Wspaniałą rodzinę, wujków. Miała koleżanki i kolegów. Cały świat był jedną radością i latem. Tak było dawno. Dawno temu, to znaczy przed zagładą.